Cześć, witajcie. Rafał z tej strony z Detailing Ozone Mat. Nakręcimy takiego vloga, oni na to mówią. Ja powiem na to taki odcinek instruktażowy dla Was. A mianowicie, jak w zwykły, prosty sposób usunąć sobie ptasie odchody. Jest to zmora. Spójrzcie. Teraz mamy, jesień się zaczyna. Jest 20 września. I ten odchod i ten ptasi. Nie wiem, czy to widać. O, tutaj. To są odchody, które są już jakiś czas. I na poziomych elementach będzie nam łatwiej je usunąć. Natomiast mamy tutaj jeszcze taki, o, duży, nie wiem, czy widać. Tu. Tasie odchód. Auto jest pokryte ceramiką, także tu jest połowa biedy. Natomiast też nie warto tego zbyt długo trzymać ze względu na toksyczność i chemiczne zawartości związków w tych ptasich odchodach. Wiadomo, tu jest wszystko, co zjedzą nasze ptaszki. O, tam sobie gdzieś latają. Widać, słychać. I pokażę, w jaki prosty sposób usunąć ten ptasi odchód. To jest świeży, przed chwilą postawiony. Spójrzcie, on się nam marzy tak. O, widać? Widać, dobra. Idę, obmyję dłoń, założę rękawiczki i powiem, co dalej z tym fantem zrobić. Słuchajcie, ciąg dalszy. Więc mamy tak. Tu mamy atomizerek, nazywałem go No Rinse, bo szampon jest No Rinse'a. Koncentratu 5 ml szamponu. Woda demineralizowana, to jest najważniejsze. Dodatkowo pierwszy strzał na komary, insekty. Ja używam sobie neta, nerty, dokładnie zaraz Wam powiem, jak ona się nazywa. Środek, mamy tutaj takie coś, środek do usuwania owadów z lakieru i szyb. Antyinsekt, nerta Car and Track. Bardzo fajny środek, ja go rozcieńczam 1 do 6, 1 do 8 nawet w takim stężeniu, ale możecie użyć sobie też do usuwania pierwszego tych tasich odchodów czy też owadów, pian cytrusowych, olejków cytrusowych zawartych w szamponie. Bardzo fajny jest ten szampon Car Pro Reset. On niesamowicie nadaje się do powłok, natomiast przy woskach uważajcie. Ale dobra, nawiązując do meritum. Wlewamy sobie te 5 ml tego szamponu. Wlewamy sobie. Tak. Dolewamy wody demineralizowanej. Do pełna. I tu nam wejdzie koło litra. Tu mam 5 ml na 1000 ml. Dobra, chwilę odczekamy. I mamy. Tu jest pokazane. Mamy 1000 ml. I słuchajcie, mamy tego No Rinse'a umieszczonego. Zróbcie shakera jeszcze sobie, jak urabiacie chemię. Ja używam tego szamponu akurat, bo on jest bardzo dobrym lubrykantem, daje bardzo duży poślizg, a przy usuwaniu tego typu zabrudzeń, jak Wam przed chwilą pokazałem na Skodzie, ważna jest ta lubrykacja. Przy usuwaniu świeżych odchodów nie ma problemu, ponieważ użyjemy sobie takie oto dwie mikrofibry, wiecie, sobie użyjemy, jedna i druga. I pokażę, co zrobimy na świeżym odchodzie, a za chwilę pokażę, co zrobimy na odchodzie, na odchodach trochę przyschniętych. Na elementach poziomych i elementach pionowych. Dobra, słuchajcie, więc tak, mamy auto, tak jak wcześniej pokazywałem, mikrofibra jedna. Dwie szmatki sobie przyszykujcie, połóżcie sobie delikatnie. To są jakieś wycięte tam z koszulki bawełniane. Przy świeżym odchodzie nie ma problemu. Mamy mikrofibrę,
nie zbieramy go na początku, kładziemy sobie tą mikrofibrę przy odchodzie, bierzemy sobie ten koncentrat tego No Rinsa, mamy koncentrat No Rinsa, odkręćcie sobie to, żeby wam dało taki większy strumień troszeczkę i bierzecie sobie w ten oto sposób, psiukacie sobie, spójrzcie co robi z odchodem, nie? Jak go ładnie zbiera, rozpuszcza, widzicie? To nam gdzieś tam poleciało, to nie przeszkadza, zobaczcie. I kładziecie sobie tą mikrofibrę i nie zacieracie w ten sposób, nie robicie tak, nie suwacie góra, dół ani prawo, lewo, tylko na zasadzie migracji, tak? Ten ptasi odchód ma wam zmigrować w mikrofibrę, tu go widać. No i resztę sobie ściągacie z lakieru na zasadzie migracji, mikrofibrę możecie sobie przełożyć. Co innego jak jesteście na bez dotyku i możecie sobie to śmiało zrobić. Zobaczcie, jak będziecie ciągnąć, tu jest powłoka, ja leciutko postaram się pokazać, to będziecie ciągać i powodować mikroryski. Natomiast jeżeli jest to świeży odchód i psiukniecie sobie No Rinsem, on to zbiera, spójrzcie. Ten szampon ma takie zależności, że zbiera to wszystko w takie, jak gdyby, mikrokapsułki oni to nazywają i ten brud nam się ciągnie, patrzcie, ptasi odchód nam spływa, my go łapiemy on nam jeszcze został, więc możemy go delikatnie ściągnąć i mamy go tutaj, tu w mikrofibrze go mamy. No dobra, to była część łatwiejsza, ponieważ ta część była świeża. Co w momencie, spójrzcie jakie to są związki, zobaczcie jak nam to zostaje, nie? Więc co, bierzecie delikatnie mikrofibrę i ściągacie sobie, gdy wam taki suchy zostaje, po prostu strzepujecie. Słuchajcie, inaczej sprawa się ma w momencie usuwania tego typu odchodów. Im dłużej one pozostaną na lakierze, tym gorzej. Jeżeli jedziecie z trasy i gdzieś tam macie powczepiane, czekacie aż chwilę, auto ostygnie, na poziomych elementach nie ma problemu, ale jeżeli maska byłaby ciepła, szczególnie tu mówimy o owadach i innych tam sprawach, no to czekajcie, nie? Chwilę aż to ostygnie i dopiero spuśćcie. Natomiast przy tego typu ptasich odchodach sprawa trochę ma się inaczej, musimy trochę użyć innej chemii, fajnie taka, która rozpuszcza te soki z owadów i innych rzeczy i do tego nam posłuży, ja to nazwałem na komary i insekty, ten Nerta antyinsekt. Co robicie? Nie wiem czy to widać, zalewacie sobie tą Nertą, taką białą szmatkę i po prostu fizycznie ją kładziecie na ten odchód ptasi, żeby sobie chwilkę popracowała. I to samo robicie z tym drugim odchodem. Znaczy z tą drugą szmatką. To tam sobie zalewacie na komary insekty, tą Nertą antyinsekt i kładziecie. Sobie przejdziemy z tamtej strony i kładziecie sobie. I tak około zostawiacie do minuty, dwóch, niech on sobie chwilę popracuje, nie? Dobra, zatrzymam i za minutkę pokażę dalej. Słuchajcie, minęła jakaś minuta 15, minuta 20, sprawdźmy co się dzieje. Możecie leciutko popukać sobie w tą szmatkę jedną. Spójrzcie jak rozpuszcza nam to te odchody, przewracacie tą szmatkę i pukacie znowu na zasadzie transferu, nie kręcicie, nie ściągacie. To jest zwykła szmatka z koszulki bawełnianej, oczywiście pożądane by była mikrofibra, ale nie każdy ją ma, nie? Gdybyście nie mieli, to właśnie w taki sposób, dlatego warto chociaż taką litrówkę sobie kupić. I co robimy? Tą szmatkę zwalamy ją, kładziemy teraz
mikrofibrę, dlatego składamy ją na 4, nawet możecie ją złożyć na więcej części. Spójrzcie, złóżcie sobie nawet na 6 w ten oto sposób i na zasadzie transferu ściągacie ten odchód, nie? On jest wstępnie rozpuszczony. Możecie wziąć teraz, zalać tą mikrofibrę sobie tym oto no-rinsem, jak i również psiuknąć lekko tego no-rinsa. Spójrzcie, jak on grupuje to i starajcie się złapać jak najwięcej tych osadów. Ja powinienem położyć tutaj tą mikrofibrę i na zasadzie transferu, nie? Ten rozpuszczany, spójrzcie, on, ja dosłownie go muskam, on jest rozpuszczony i mikrofibra go transferuje. Można delikatnie wziąć, spróbować tak na zasadzie pracy wiercą, ale naprawdę delikatnie. No i dobra. I odchód mamy praktycznie ściągnięty, bez jakiejś inwazji grubszej w strukturę lakieru. Połóżcie sobie znowu mikrofibrę i spciukajcie z poziomych elementów sobie z góry na dół, wszystko wam spłynie w mikrofibrę. Tak to powinno wyglądać na samym początku. Ale kręcąc wszystko z ręki, wiecie jak jest, patrzcie, to nam wszystko sobie wsiąka i my na zasadzie sobie transferu wszystko ściągamy. Oczywiście to nie są jakieś, nie wiadomo jakie mikrofibry, to są moje tak zwane żużle, więc biorę drugą czystą mikrofibrę żużla upranego i na zasadzie transferu sobie to ściągam. Co nam daje ten szampon No Rinse? On ma niesamowite związki w sobie. On nam daje poślizg, ja go używam pod lubrykację, pod glinki, do czyszczenia szyb. Zaraz wam pokażę też. Idziemy teraz do tego drugiego odchodu. Jeszcze tutaj zbierzemy, jak wam zostają takie, o. No, przeciągacie. I zbieracie. W zwykły, normalny sposób sobie zbieracie resztę. Odkładacie żużla. I mikrofibrą sobie przeciągacie. Mamy zebrany w tasie odchód. Idziemy teraz do drugiego panelu. Słuchajcie, mamy drugi panel testowy. Sytuacja jest identyczna. Tu wiadomo, poleżał środek około więcej jak 2 minut. Zobaczcie, jak go pięknie rozpuścił. To był bardzo duży odchód ptasi. Możecie położyć jeszcze raz tą szmatkę, popukać sobie. I większość tego odchodu nam praktycznie stransferowała cała i rozpuściło się pięknie. To moto, zobaczcie, to jest ptasie odchód rozpuszczony i wtransferowany w mikrofibrę, nie? Mikrofibra, ona tu jest lekko nasączona no-rinsem, więc możemy sobie położyć, żeby nam wtransferowała część rzeczy i na zasadzie lekkiego popukiwania, tak, popukujemy w ten sposób. Mikrofibra nam generalnie pochłania większość tych wszystkich szkodliwych substancji. Wiadomo, zostały jakieś tam suche takie. I teraz to zrobimy. Spadek jest w tą stronę. Rzucimy sobie mikrofibrę. Weźmiemy sobie rozpuszczonego no-rinsa, rozcieńczonego. I spójrzcie sobie, co ten no-rins robi z ptasimi odchodami. Widzicie? Jak on je pięknie naprawdę zamyka w te kapsułki, tu jest widać. One są na powierzchni, spójrzcie. Widzicie, jak się rozrywają? Patrzcie. One są na powierzchni. One nam praktycznie transferują. Tak samo tu. I tu. I one są oderwane tak naprawdę od lakieru. Mówię, auto u mnie jest zabezpieczone ceramiką. Patrzcie, jak przepływa ten ptasi odchód. Ale tak jak u was woski czy coś, ten no-rins nie robi problemu. Tylko pamiętajcie, tutaj została szmatka dłużej. To też uwaga bardzo cenna. Wy tego nie róbcie. Zróbcie jeden ptasi odchód, tam co był. Jeden ptasi odchód, tutaj drugi ptasi odchód. Bo ten Nerta antyinsekt potrafi rozpuścić wosk, tak? I na zasadzie transferu zbieramy. Spójrzcie. Wszystko mamy w mikrofibrze. Możemy ściągnąć jeszcze raz sobie. I praktycznie mamy lakier wyczyszczony, nie? Dobra, tego żużla odłożymy, weźmiemy tego, słuchajcie, bierzemy tego drugiego żużla, spójrzcie sobie
i sobie na zasadzie takiego transferu nie zrobimy szkody tak naprawdę, na zasadzie takiego popukiwania i transferu zbieramy resztki. Resztki zbieramy, o, sobie tak naprawdę zbieramy i mamy usunięty. Inaczej sprawa ma się na bez dotyku, bo wtedy sobie wiadomo, podjeżdżamy, psiukamy i temat załatwiony. Dobra, przechodzimy teraz do tego pionowego elementu. Słuchajcie, wracam z powrotem. Teraz Wam pokażę, jak usunąć taki zastygnięty tasi odchód. Tego nie róbcie na swoich lakierach. Patrzcie, to wszystko odpada aż wręcz. Więc tak, moglibyśmy zrobić tak jak tam. Nasączyć sobie taką szmatkę, zwykłą bawełnianą szmatkę, jeżeli nie macie mikrofibry. Czy tą Nertą Anti-Insect, czy tam widzieliście CarPro, jak przygotowywałem chemię z Reset, CarPro Reset od CarPro, koreańskiej firmy. I też w stężeniu, dajmy na to, sobie byście zrobili tego szamponu 2 ml, myślę, że na litr to już jest wystarczająco, on ma niesamowite dobre właściwości czyszczące. Lub każdy szampon z olejkami cytrusowymi, albo pianę aktywną z olejkami cytrusowymi do prełoszów, też bardzo dobrze rozpuszcza. Ale ja znalazłem trochę fajniejsze zastosowanie, które chroni Wasz lakier, szczególnie w woskach lub niezabezpieczonych. Macie tego Naurinsa, jeszcze raz do niego wracam, bo jego zastosowanie jest tak wszechstronne, że naprawdę warto mieć, kupić tą chociaż nawet najmniejszą butelkę, nie wiem jaka tam jest, czy pół litrowa, czy litrowa. Fakt, że kosztuje 100 parę złotych, ale na ile Wam to starczy? Rzućcie się nawet we dwóch, jak zaczynacie przygodę sobie, czy tam z detailingiem, czy generalnie przygodę dotyczącą dbania o Wasze auto i wypróbujcie, naprawdę. Wszechstronność tego środka jest niesamowita. I słuchajcie, trochę sobie zmniejszę te ciśnienie, bo za bardzo nam tu chlapie. Tu nam chodzi o to, żeby ten pokryć go, spójrzcie. Całą taką, na zasadzie takiej lubrykacji sobie napsiukujecie. I on jak nam transferował, spójrzcie. Niech on sobie tak chwilę popracuje, nie? Zobaczcie, on tu już nam zaczynają te środki tego szamponu, nie dość, że szampon nadaje się do czyszczenia, to spójrzcie, on nam już to rozpuszcza, widzicie? Czyli to nie jest agresywna chemia bardzo, patrzcie, co się z tym dzieje. Spójrzcie, może przesunę jeszcze raz, patrzcie. Nie? Widzicie? Czekacie sobie chwilę i możecie znowu dopsiukać. Spójrzcie, co robi Naurinsa. To jest odchód, który myślę jest ze 2 dni. Patrzcie, jak rozpuszcza. Jak on rozpuszcza nawet te grubsze, damy trochę większego powera. Nie ma. Widzieliście? Nie ma. Spójrzcie. No tu akurat jeszcze nam go nie wzięło. Więc jeżeli taki jest odchodzik, bierzecie sobie mikrofibrę, tego tak zwanego mojego żużla. Szmatkę odłożymy, bo nie będziemy używać. Nasączacie sobie tą mikrofibrę porządnie. Macie 5 ml z butelki 900 ml koncentratu. To ile tego możecie zrobić? I na zasadzie transferu, nie? Przykładacie i trzymacie. I takim ruchem lekko zegarkowym sobie to ściągać. Dziękuję. Wszystko mamy tu. Bez agresywnej chemii, która Wam rozpuści wosk. Tu jest ceramika, mówię, powłoka ceramiczna, także z tym nie ma problemu. Nie ciągniecie tego w ten sposób, o, chociaż to jest tak delikatne, że spójrzcie, same nam to spadło. Tutaj też mamy już oderwany ten luźny odchód ptasi. No i to jest zmora naprawdę lakierów w dzisiejszych czasach. Dlatego warto takie rzeczy robić. Kupować, mieć taką chemię sobie, przeciukujecie sobie taki element i Was to nie interesuje. 2-3 mikrofibry w samochodzie i sobie to ściągacie, nie? Wywracacie mikrofibrę sobie tego żużla i na zasadzie takiego, tak naprawdę samą tą końcówką, patrzcie, ja nawet nie naciskam. Nawet nie naciskam, wszystko nam się ładnie transferuje. On ma, zamyka ten brud, syf w kapsułkach. I generalnie nam wszystko zeszło. Nie mamy problemu.
Psiukniemy sobie jeszcze raz dla lubrykacji, także tutaj zjawisko tak naprawdę nawet tymi pranymi mikrofibrami, że porysujecie lakier, jest tak znikome, przecież my tu nie naciskamy, tylko sobie przeciągamy. Zwyczajnie sobie przeciągamy, patrzcie. Zobaczcie, cały brud nam jest transferowany tutaj, może to doskonale będzie widać na mikrofibrę. O, to jest normalnie ciemne. Więc sobie transferujecie i ściągacie sobie do dołu. Tak? Bez nacisku przewracacie sobie mikrofibrę na czystą stronę i resztę sobie ściągacie. I tak naprawdę trzema mikrofibrami jesteście w stanie, tu mamy jeszcze jakiś mazik, jaki widać. Więc przewrócimy sobie tą mikrofibrę jeszcze. Złożymy ją na pół, na cztery. Spójrzcie. I ściągamy sobie tą mikrofibrą tak naprawdę bardzo lekko. Nie trzemy tam, gdzie nie psiukaliśmy. Tu mamy jakiś odprysk. Myślałem, że to jest ptasi odchód, a to jest odprysk. No i zobaczcie sami. Mamy tak naprawdę ogarnięte ptasie odchody. Jeden, drugi. Tu jeszcze coś mamy zaschniętego, także też Wam pokażę na zasadzie tego no-rinsa. Szmatka nam pięknie zabezpiecza. Ścieka sobie no-rins, ptasi odchód został, na próg nam nie poszło. Tu mamy, czyli kładziecie sobie tak. Ten róg możecie wykorzystać i na zasadzie transferu. Nie ma. Dziękuję. To jest naprawdę chwila. A z lakierem nic się Wam nie dzieje. Nie ma rys, nie ma niczego. I to wszystko. Także tak wygląda usuwanie ptasich odchodów na zasadzie no-rinsa.